Regulator głośności to problem najczęściej bagatelizowany przez amatorów konstruktorów sprzętu audio. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten element wnosi zniekształcenia do całego wzmacniacza, a wiemy, że zniekształcenia całego urządzenia są ilorazem zniekształceń poszczególnych stopni. Rolą regulatora barwy dźwięku, poza oczywistą, jest utrzymanie stałej wartości współczynnika wzmocnienia wzmacniacza przy starzeniu się elementów wzmacniających lub zmianach parametrów źródła zasilania, ochrona przed przesterowaniem stopnia końcowego, a co za tym idzie, zabezpieczenie przed prawdopodobieństwem uszkodzenia kolumn głośnikowych na skutek gwałtownego wzrostu poziomu sygnału sterującego. Mamy różne regulatory wzmocnienia. Pasywne z płynną regulacją i skokową, na przykład realizowane za pomocą przełącznika, powpinane są rezystory. Mamy także regulacje aktywne w pętli sprzężenia zwrotnego. Możemy tam wykorzystać właśnie przełączniki, różnego rodzaju potencjometry, nawet drabinki rezystancyjne wbudowane w układ scalony. Tu mamy na przykład potencjometr cyfrowy. W dobie obecnej układy DSP pozwalają na regulację barwy dźwięku oraz regulację poziomu głośności w dobie cyfrowej poprzez obróbkę danych we wnętrzu układu scalonego zwanego procesorem DSP. My jednak zajmiemy się najbardziej popularnym regulatorem głośności, to jest potencjometrem. Potencjometrem bez odczepu. Nie będziemy odmawiać takiego potencjometru i regulacji tak zwanej loudness albo kontur. Regulację za pomocą dzielnika napięcia nazywa się regulacją potencjometryczną. Mamy tutaj taki rysunek, który przedstawia nam regulację potencjometryczną. Zakres regulacji wymaganej dla wzmacniaczy to około 30, może 60 dB. Jeśli zakres regulacji jest nieduży, wtedy stosuje się potencjometry o charakterystyce liniowej typu A. Na przykład ten rosyjski potencjometr jest potencjometrem liniowym. Albo też o charakterystyce logarytmicznej typu B, nie wiem czy tu widać, teraz widać, typu B. Typu B stosujemy przy większym zakresie regulacji, wynoszącej więcej jak 15 dB. Umiejscowienie regulatora wynika z przeznaczenia wzmacniacza. Dla przykładu, w tym układzie przezmacniacza widzimy, że regulacja głośności jest na początku, potem mamy regulację barwy dźwięku, kaskodę, wtórnik źródłowy. Korzystając ze znanego nam już schematu blokowego, tamta regulacja, którą przed chwilą pokazałem, była na wejściu wzmacniacza. Popularna realizacja układu regulacji głośności, ale mamy także inną. Ale możemy także taką regulację zastosować w tym miejscu, pomiędzy wzmacniaczem sterującym a stopniem mocy. Umiejscowienie regulatora głośności wynika także z przeznaczenia wzmacniacza, bo gdzie indziej stosuje się regulację we wzmacniaczu gitarowym, w innym miejscu we wzmacniaczu radiowęzłowym, a jeszcze w innym miejscu we wzmacniaczu hi-fi. W celu uniknięcia przesterowania elementów stopnia wejściowego regulację umieszcza się tuż przed pierwszym stopniem. Mamy regulację przed pierwszym stopniem. Jednak jeżeli poziomy sygnału mamy znormalizowane, a mamy to na przykład w przypadku korzystania ze streamera sieciowego albo z odtwarzacza CD, to nasz odtwarzacz poda na wyjście jakieś 2 V sygnału skutecznego, to wiemy, że regulator poziomu sygnału akustycznego możemy przenieść pomiędzy stopień sterujący a końcówkę mocy. W ten czas regulator barwy dźwięku będzie działał z pełnym sygnałem muzycznym. I tak jak powiedziałem, będzie on zainstalowany w tym miejscu.
Wadą regulacji potencjometrycznej jest zmiana charakterystyki częstotliwościowej, fazowej i przejściowej przy zmianie położenia regulatora. Potencjometry podczas przesuwania się styku, tutaj jeżeli styk przesuwa się po ścieżce oporowej, podczas przesuwania się styku po ścieżce oporowej mają znaczne szumy. Czasami można to stwierdzić przy starych potencjometrach, jeżeli trzeszczy nam w którymś kanale. Praca potencjometrów z bardzo małymi sygnałami o bardzo niskich wartościach amplitudy i wysokich częstotliwościach wprowadza do sygnału mnóstwo zakłóceń. Można zapobiec takiemu zjawisku, sterując potencjometr z wyjścia wtórnika katodowego. Wtórnik katodowy omówimy być może w następnym odcinku, a potem przejdziemy do takich praktycznych już rozwiązań, z teorii do praktyki. Buduję w tej chwili układ wzmacniacza 2x5,5 W w klasie A z regulatorem barwy dźwięku w obudowie po panelu sterującym od wzmacniacza radiowęzłowego BIS-100 i na jego przykładzie pokażemy praktyczny sposób budowy wzmacniacza małej mocy Hi-Fi. Z tego rysunku, który przez cały czas obserwujemy, wynika, że przy zmianach położenia pokrętła zniekształcenia częstotliwościowe w górnym zakresie oraz czas ustalania się układu są różne. Zniekształcenia dla wysokich częstotliwości MGR wnoszone przez potencjometr oraz czas ustalania TUR osiągną największe wartości w położeniu maksymalnym regulatora. I wartości zniekształceń MGR możemy obliczyć z tej zależności, natomiast czas ustalania z tej zależności w linku pod filmem będzie plik PDF, który ten wzór będzie zawierał. Przy doprowadzeniu sygnału ze wzmacniacza wstępnego wartość RZ przyjmuje się za opór wyjściowy źródła. Stąd obliczenie maksymalnej dopuszczalnej wartości oporu potencjometru dla wartości MGR i TUR dokonuje się na podstawie wzoru zniekształcenia MGR. Z reguły przyjmuje się od 0,15 do 0,25 wartości zniekształceń częstotliwościowych dla sopranów lub czasu ustalania się całego wzmacniacza. Zniekształcenia wnoszone przez regulator oraz czas ustalania są małe w porównaniu ze zniekształceniami oraz czasem ustalania się całego wzmacniacza i maleją do wartości bliskiej zeru przy położeniu minimalnym. Z tego powodu nie uwzględnia się najczęściej zniekształceń wnoszonych przez regulator oraz czasu ustalania się takiego regulatora podczas wykreślania charakterystyki częstotliwościowej całego wzmacniacza. Ale występują one w naszym urządzeniu i trzeba się liczyć z zniekształceniami wnoszonymi przez taki układ. Nie będziemy się zajmować regulacją skokową, czyli opartą na przykład na przełączniku, bo dobór kolejnych precyzyjnych rezystorów, żeby wartość skoku odbywała się o 1, 2, 3 lub 9 dB, żeby w odczuciu słuchacza ta regulacja była płynna, jest dość pracochłonny i skomplikowany. Istnieją też regulatory, których działanie oparte jest o płynną lub skokową zmianę parametrów pracy stopni aktywnych, opartych na przykład o pentodę, na przykład sterowanie siatką ekranującą. Ich zaletą jest brak wpływu położenia regulatora na charakterystykę wzmacniacza, ale stosuje się je z reguły dla wzmacniaczy szerokopasmowych. Jak widać, z powyższych rozważań wybór przypadkowego potencjometru
nie przynosi wymiernych korzyści. Jego rezultatem może być niekomfortowa praca stopnia mocy, stopni przewzmacniacza. Ważne też jest, gdzie taki regulator umieścimy. Jego lokalizacja może być na wejściu wzmacniacza i to nie zawsze jest korzystne. Idealnym rozwiązaniem wydaje się umieszczenie regulatorów barwy dźwięku za stopniem wejściowym, którego wzmocnienie oprócz wymaganego dostosowania poziomu sygnału wejściowego do poziomu umożliwiającego wysterowanie końcówki mocy, dodatkowo wzmocni tłumienie powstałe w filtrze pasywnym i potem włączenie wtórnika katodowego. To nie jest wtórnik katodowy, ale przyjmijmy, że tutaj jest wtórnik katodowy i włączenie pomiędzy te stopnie regulatora poziomu wydaje się najbardziej optymalne. Jeżeli źródło pracuje ze sygnałem wyjściowym znormalizowanym, to przesterowanie tego stopnia wejściowego nam nie grozi. Wtórnik katodowy dopasuje nam impedancję wyjściową regulatora barwy dźwięku do impedancji wejściowej regulatora poziomu sygnału. Stopień oporowy omówiłem przy okazji budowy przedwzmacniacza gramofonowego i nie będziemy do tego wracać. Zainteresowanych odsyłam do jego pierwszej części. Informacje przedstawione w filmie pochodzą z książki Wzmacniacze sygnałów elektrycznych pana Sykina. Następnym razem zajmiemy się wtórnikiem katodowym. Później omówimy, jak złożyć wszystkie bloki w jedną całość i pokażę praktyczny sposób budowy wzmacniacza według własnych obliczeń. Do następnego razu.